Projektowanie niezawodnych systemów informatycznych wymaga systematycznego podejścia do procesu projektowania. Najpierw musisz zanalizować wymagania. Musisz sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Chodzi o podstawowe funkcje, żądaną dokładność, szybkość i niezawodność działania, ograniczenia dotyczące stosowanego sprzętu i oprogramowania, szacowane koszty projektu oraz spodziewane efekty wdrożenia. Kolejny etap dotyczy ogólnego zaprojektowania systemu. Zestawienie zadań związanych z tym etapem obejmuje określenie architektury systemu, podział na podsystemy, przypisanie funkcji poszczególnym podsystemom, zdefiniowanie reguł współpracy podsystemów i plan testów systemu. Zgodnie z przyjętym i zaopiniowanym ogólnym projektem systemu w kolejnym etapie podjęta zostaje praca polegająca na realizacji sprzętu i oprogramowania. W zależności od charakteru projektu, część prac może być realizowana oddzielnie. Zwykle jednak występuje część zadań, które należy wykonać współbieżnie. W wyniku realizacji tego etapu powstają poszczególne komponenty sprzętowe i programowe systemu. Na zakończenie tego etapu dokonywana jest rozszerzona ocena polegająca na rewizji funkcjonalnej i fizycznej. Rewizja funkcjonalna dotyczy sprawdzenia, czy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji wymagań zostały spełnione. Rewizja fizyczna pozwala na sprawdzenie poszczególnych komponentów systemu. Muszą one być spójne i powinny posiadać pełną dokumentację. Proces uruchomienia rozwiązania rozpoczyna się od testowania systemu w różnych konfiguracjach połączonych komponentów. Stosuje się w tym celu określone i ścisłe zdefiniowane metodyki postępowania. Niezależnie od przyjętej metodyki postępowania ocenia się poprawność funkcjonalną działania całego systemu. Testowanie powinno zakończyć się raportem wskazującym na elementy trudne oraz na możliwe słabe ogniwa systemu. Ostateczna ocena i akceptacja przyjętego rozwiązania ma miejsce u użytkownika systemu.